Hej, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Ja w międzyczasie porobiłam sobie jedzonko, a mianowicie to galaretki, które wrzuciłam tutaj, bo na razie nie będą potrzebne. Wzięłam rybkę i myślę, że pójdziemy dzisiaj trochę połowić. Ale najpierw chciałabym pójść oczywiście do Snake'a i dać mu te fałszywe pieniądze, zobaczymy jak on na nie zareaguje. Wezmę to i to, bo to chyba jest przynęta. Ojej, się kichnęło. To odłożę to na razie te skrzydełka i chyba nic więcej mi nie będzie potrzebne. Wezmę ewentualnie właśnie trochę grzybów i jajka, żeby to do Snake'a tędy, panie. Żeby mieć czym odnowić energię. On już chyba właśnie nie będzie tu stał, tylko tam, u góry. Się scwaniaczył. I poszedł daleko. Snake'u, gdzie jesteś? Gdzie on jest? O, jest, dobra. No, cześć. Daj mu od pani tej fałszywe pieniądze. Powiedziała ci, że to był kawał? Ona była kiedyś słodka i naiwna. A więc jesteś jej nowym kochankiem, czy jak? Tak, jesteśmy zakochani. Nie, dopiero się poznaliśmy. I już na jej zawołanie. Typowe. A tu o czym możemy z nim porozmawiać? Już ci powiedziałem, że możesz zdobyć dla mnie trochę taki nielegalny sprzęt. Jeżeli słyszałeś o mnie, że jestem w stanie coś tam zrobić, no to prawdopodobnie jestem. One good turn deserves another. A i od niego możemy wziąć Royal Stampa i Town Pass pewnie. Za znajomość. I tu będziemy mieli 30, jak mu damy bukiet. A gdzie ten... wiecie co, bo ja gdzieś... Nie, bo tutaj jest dungeon, to ja tutaj nie idę. Gdzieś mamy te wiaderko, nie? Z tą krwią. I wydaje mi się, że to nawet w kościele chyba je trzymam. Jak to brzmi w ogóle. Wiaderko z krwią. Tak jest. To ci dam. Tędy. Zaczynam się gubić w tych lochach. Panie Snake'u. Proszę bardzo. To. Okej. Okay. O, on mnie nie lubi. Ale twoja pomoc będzie odnotowana, że tak powiem. I teraz możemy tutaj Town Pass. I on nam dał Town Pass. A ten Town Pass, z tego co wiem, my potrzebujemy... Nie, on miał Trade License. Town Pass. Czy to znaczy, że możemy iść do miasta? To nie buduje żadnego questa. Stamp dla Horadric. No. To chyba znaczy, że możemy iść do miasta. Jestem bardzo ciekawa, jak to miasto będzie wyglądało. Skoro to jest wioska i jest mała. To miasto. Ale jestem ciekawa, idziemy do miasta. Czekajcie, jeszcze tylko chcę zobaczyć. Inkwizytor przychodzi w ten dzień. Ktoś jeszcze? To reszta NPC-ów ma swoje codzienności, że tak powiem, że są. A i dostałam od was komentarz, że właśnie, że w sumie mogę iść oddać już questa temu. Temu, tylko... w sumie będę potrzebowała papier, który mam pod... kościołem i ink, który nie wiem, czy mu już nie dam. Chyba dałam mu ink, ja już nie pamiętam, naprawdę. Wybaczcie mi. On chce 10. Inku tu nie mam, prawda? Ink, nie. No dobra. To w sumie możemy ty zrobić tak. Dead Horse. Cześć. Ja ci dałam papier, ja ci inku nie dałam. No gdzie ja posiałam ten... Kurczę, no kupowałam... Od kogo kupowałam ten ink? Od tego astrologa. Kupiłam na bank od niego. A go teraz tam nie będzie. Czy on tam będzie? Nie będzie go tam. Ale mi gra teraz zrobiła w jaju. Ale no dobra, to w takim razie... Czekaj, bo... Miasto jest... Czekaj, bo ja już się pogubiłam. Tu, w dół. To idziemy do miasta, jak? Jak już tu jestem?
co ja z tym atramentem zrobiłam? No jestem przekonana na 1000%, że go kupiłam. Cześć. A ja mam. Idź i ciesz się. What? No. Co do jasnej ciasnej to było? Wydaje mi się, że dostałem od pioruna, jak szedłem do miasta. On to poczuł. Ancient and powerful. Wygląda na to, że ktoś albo coś o wielkiej sile nie chce, żebyś poszedł do miasta. Nie jestem pewien. Ale jestem prawie pewien, że jak będziesz próbował, rzeczy źle się dla ciebie skończą. Tak jak ja jestem teraz gadającą czaszką. Ale muszę iść tam. Tam są magiczne przedmioty, które potrzebuję, żeby wrócić do domu. Jestem urażony, że próbujesz mnie opuścić. Ale jako twój przyjaciel sugeruję porozmawiać ze Snake'iem. Myślę, że on pomoże ci znaleźć te przedmioty. Znasz Snake'a? Rozmawiam z nim cały czas. On myśli, że jestem jego, jakby to powiedzieć, drugim głosem takim w głowie. Dlatego jest bardzo otwarty. Powiedział ci coś ciekawego? Dosyć często zadaję mu takie pytania. Dobra, pogadam ze Snake'iem. Ale bez sensu. No tak, ja bym miała kupić ten Town Pass po to, żeby tam iść i dostać z pioruna za 6666. To bym się zdenerwowała. Na szczęście dostaliśmy za darmo. Czy ja zdążę? Aha, rozumiem, że on już sobie poszedł. Dosyć długą drogę ma do przejścia, więc pewnie stwierdził, że zanim dojdzie, to już zniknie. No dobra. Snake, gdzie ty się chowasz w ogóle? O, ten jak się szybko tam już przeteleportował, no. Kurczę. To w takim razie, skoro nie możemy iść do miasta, to możemy iść na ryby. Niechaj będzie. Weszła jakaś malutka aktualizacja, ale to są takie bugfixy ogólnie. Więc na razie nic tam wam nie wspominam, bo tutaj coś ulepszyli, tutaj... Znaczy może ulepszyli nawet nie, tylko poprawili, o tak. Tutaj, że jak się sadzi teraz, to grządka zapamiętuje, że był na przykład nawóz i nie trzeba znowu klikać, tylko będzie teraz z automatu. O, tu były hempy. F. No ja nie mam miejsca już właśnie. Czyp. Pięknie. To odłóż. Mamy trochę tych warzyw. Myślę, że moglibyśmy z tego przyrządzić jakąś dobrą sałatkę. No nie? To niech się robi. Ja bym to nawiozła. A i dostałam od was komentarz. Nie chciałam nacisnąć don. Że to oznacza, że jest szybszy wzrost, a to, że lepsza jakość. Także mega dziękuję. Dobrze wiedzieć. Teraz możemy zasadzić, co tu, hempa. I nic więcej, bo nie mam nasion. Bez sensu. No ale dobra. Na ryby możemy skoczyć sobie... Gdzie ten wodospad w ogóle był? Nie pamiętam już. Czekajcie, tu jest nasz dom. Ciekawe, czy tu gdzieś są ryby. Nie ma w sumie znaczka. Tutaj jest. O, jest wodospad. Można by skoczyć. Nie, tędy nie przejdę oczywiście. Poprawiono jakieś tam tłumaczenia. Oczywiście polskiego jeszcze nie ma. Jak tylko się pokaże, to... Zrobię co w mojej mocy. A, Agusia mi napisała jeszcze, że marchewki właśnie
10 marchewek wystarcza na dwa ciała, czyli w sumie wychodzi na to, że osioł miał rację mówiąc, że bierze 5 marchewek za transport. Czyli no, 10 za 2, no tak, tak. Na logikę. Wiecie co jeszcze? Mogłabym to pozbierać. Może jakieś ćmy wpadną. No, coś mnie nie lubią te ćmy. O, jedna, wow. A, to aż dwie wypadły. No dobra. Pięknie. Brzydkie drzewo. Ja muszę przejrzeć te nasze questy wszystkie jeszcze raz, bo naprawdę tego tyle się uzbierało, że ja się zaczynam gubić. To może was drażnić, może ten dźwięk, nie jestem pewna. Wodospadu. Dobra, zrobimy sobie bajta. Tu mam jeszcze efekt on jest plus 2. No dobra, czekajcie, jak to się robiło? Trzymam E. Zaczniemy od najgłębszej wody. Teraz się muszę skupić. Jak tylko zobaczę plum, to naciskam. O, to spada teraz, tak jak w Stardew. Ej, wcześniej tak nie było. Głupia gra. dobra, znowu byliśmy jakąś rybę. Na razie na tej płytki, bo tu jest 100% szansy na coś tam. Nie wiem. Ale nie podoba mi się, bo za czułe to jest. W Stardew było tak fajnie to wyważone, a tutaj jest to takie czułe, że... Chociaż o wiele szybciej ten pasek idzie, także też jest... U, mamy srebrnego Brima. Zobaczymy teraz na środkowej wodzie. Co jest? Dlaczego nie zarzucasz wędką? Halo? Czemu nie zarzucał wędką? Nie wiem, o co chodziło. Bum. Znowu ten sam? Perch, chyba tak. Nie wiem, czy... Czekaj, spróbujemy tak. Czemu nie mogę? Coś jest zbugowane. Nie mogę na środkową wodę zarzucić. Ale energię mi zabiera. Bez sensu. No cóż, może to naprawiam za jakiś czas. Piękny dźwięk wodospadu. No dawaj, 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 dawaj. I to jest znowu ta sama rybka, tak. Jeszcze nie rozpracowałam dokładnie tego fishingu. Tam pokazuje 100%, teraz pokazuje 0, ale tu w sumie jest jedna przynęta. A w dalszym ciągu 100% na tą rybę. Tylko, że są jeszcze dwa znaki zapytania. Ja tego nie mogę wyczuć. Są jeszcze dwa znaki zapytania, więc myślałam, że można złowić jakąś inną rybkę. I tak na to w sumie liczyłam. Ale ta jak ma srebrną gwiazdkę, czy tą brązową gwiazdkę, no to chyba brązowa gwiazdka, nie wiem, lepsza niż żadna? Tak mi się wydaje. Bo te inne ryby nie mają gwiazdki. Jejku, jakie to jest dzikie. No i cały czas te dwie, te same ryby łowię, wiecie, więc... Tu jest jeszcze stawik, ale to bym musiała chyba leźć naokoło, nie? Tędy? Chociaż może nie. Bo ja chyba tego przejścia nie naprawiłam, o Jana, ale cisza. Nie jestem pewna, czy dam radę tam połowić sobie, ale... Spróbuję tu przejść, tutaj gdzieś tak pokazywało przejście. Na ryby. Już mniej więcej, no tak, już chciałam powiedzieć, że się nauczyłam, a zaraz się zgubię. Gdzie te ryby były? Gdzieś tu będą. Gdzieś niedaleko. O, są, dobra. To może w tym bagienku. Będą jakieś lepsze rybki. O, widzicie? Mamy bajta, mamy 50, a bo tam było 0%. To chyba w zależności od tego. Od przynęty. Pokaże nam, jaka szansa jest na rybę. Już rozumiem. I uwaga, co my tu zrobimy? Pewnie jakiegoś węgorza? Bum. Oj, tylko ciekawa jestem, czy to mi wyjdzie.
A, węgorze, ale mówiłam. Dostałam achievement, a fish a day. To mamy 50% na kolejną jakąś rybę, ale najpierw weźmiemy tą z płcizny. To mamy 100%, zobaczymy co tu ciekawego jest. Ale gdzie mamy rybki, no? Ciekawe, czy mam miejsce w plecaku. No i nie złapałam. Za późno nacisnęłam. Ale to trzeba naprawdę szybko nacisnąć. Wystarczy, nie wiem, pół sekundy spóźnienia i... Ja cię kręcę. O, i znowu. A, tu 100% na węgorze, a tu 50%. A na tą? A, tu mamy inne ryby już. Dobra. To teraz na ćmę. Co się na ćmę złapie? Żaba? O, żaba pewnie. Gdzie my żaby łowiliśmy? W rzece chyba. Czy w stawie jakimś. Taka spokojna rybka. Żaba. Kurczę, powinnam chyba w lotka dzisiaj zagrać. Nie masz energii. Aha. To zjedz sobie jajeczko. Ale nam zeszło. Ło, żeś zarzucił. I... Jakie skupienie, naprawdę tutaj trzeba tak szybko nacisnąć. O, ta szalona ryba. Nie. Co my tu mamy? Tilapie. No dobra. Ja bym chciała chyba jednak węgorze połowić. Tu mam 100% szansy. Chociaż w sumie tilapia czy węgorz. Nie wiem, co z węgorza można robić. Chyba nie mamy żadnego przepisu jeszcze. Na węgorza. Pięknie. A ciekawe, ile one mogą kosztować. O, mam jeszcze dwa robaki. To mogłabym jeszcze dwa węgorze złowić, ale... I wiecie co? Szybko wrócimy do domu teleportem, żebyście się nie martwili, że będziemy wracać taki kawał. Także raz, dwa. Bum. Dobra. I ostatni. Bo nie mamy więcej robaków. Czyli wodospad w sumie jest, ale to na inne przynęty trzeba było popatrzeć. Motylki jeszcze są. I w sumie nie wiem, co jeszcze będzie zaliczane do przynęt. To na tym wodospadzie mnie ciekawi, bo tam były inne opcje, ale potrzebna była przynęta odpowiednia. Aha, miałam wrócić do domu kamieniem. Home sweet home. Zobaczmy, co my tu możemy... tu mi potrzebna będzie w sumie... Tak się zastanawiałam nad tym sandwichem, bo to aż trzy kanapki. Albo tutaj. Quality fish fillet. My mamy quest na quality fish filety. A od kogo i na ile? Nie od ciebie. Tu, cztery. Od Bishopa na cztery. A my mamy trzy tylko. Kurczę. A, tu srebrne. No ale skraftuj więcej. Szkoda, bo bym musiała iść jeszcze raz. No ale w każdym bądź razie mamy trzy. To się nie zepsuje. Ja je odłożę. Aha, ja ich nie odłożę. Żabę odłożę. My tu mamy za dużo rzeczy. Weź to z powrotem. Te jedzenie chyba gotowe też odłożę. Włożę te filety. Mam nadzieję, że ich nie zużyję do ryb. Kurczę, no jeden. Rybkę możesz włożyć. Nie no, wszystko inne jest mi tu potrzebne. Chociaż ten nie jest potrzebny. Tą rybkę możesz włożyć. Bum. To odłóż jedzonko. To gotowe możesz zabrać. A, i tą pastę gotową możesz zabrać. A włożyć to, bo to jest do przerobienia na żarełko. To ma... A, poszłam na rybę, nie? Z jedzeniem, żeby lepiej łowić. I nawet go nie zjadłam, ale ze mnie... No cóż, się zdarza. To możesz odłożyć. No dobra. Teraz ta ryba była z... wodospadu, nie? Chyba. Tak. Ta ryba była z wodospadu i ona była
Na robaka? Bo jeszcze jednak byśmy mogli jutro dać księdzu. O. Piknie. To odłóż. I... no, byśmy mogli dać księdzu. Jutro ryby w takim razie. Mam wędkę, mam robaki. Ale chyba nie tędy idziesz. Chyba nie tędy. Ale naprawdę chciałabym, żeby płot można było ulepszyć. Poza tym, dostałam jeszcze w komentarzach informację. Czarną farbę oczywiście robię w alchemii. Tylko tak, alchemią na razie się nie będziemy zajmować. Ale dziękuję bardzo za ten komentarz. Na palecie podobno ciała się nie psują. Z tego co pamiętam, to Staszek to testował w Alfie i one się psuły i na stole, i chyba na palecie, więc nie wiem, ale sprawdzimy. To była ta ryba. Na razie nie mogę zerknąć, bo muszę się patrzeć na kółeczko. I... no. Dawaj jeszcze jedną quality rybę i... no co za... jest. Ale jak już tu jestem, to wezmę jeszcze jedną. Taką tą wędką zarzuca. No. Dziękuję. To jest takie... ciężkie do wyczucia, ale jest. Na szczęście bardzo szybko ten pasek idzie w górę. Dobra. Proszę mnie do domu. Boom. Quality. No i nie masz energii, chłopie. O, i też możemy przerobić aż na 3. Ale będziemy mieli ryby. Dobra. 4 idą dla księdza. Mamy... nie zdążę chyba już, bo zużyłam ten stone. Chciałam polecieć do tego, po ink. A, będę musiała czekać kolejny tydzień. Nie podoba mi się to bardzo. Dobra, trudno. Trzeba iść spać. Albo jeszcze nie. A może? Tak patrzę, co bym mogła jeszcze zorganizować, tutaj załatwić, ale... chyba nic, jeżeli chodzi o nasze technologie. Mamy dużo tych punktów. Można by było się za coś wziąć w końcu. Emblambing jakiś table. Za tą alchemię. Tu będziemy mogli trzymać rzeczy do alchemii. Tu robić jakieś... a, pisaliście jeszcze, że serce daje randomowy efekt. Jeżeli się je wytnie. Może być dobre, może być zły. A kości, żebym zaczęła wydobywać, bo one nic nie psują w ciele, a będą mi potrzebne. Jestem też ciekawa tego stołu. Ale i tak przede wszystkim, co ja chciałam zrobić, to wy już wiecie, co ja chciałam zrobić. Drugi poziom tego. 150 czerwonych. Dobra, 150 czerwonych. Da się załatwić. Pójdę naciachać jakiś drewien? No wyśpij się, wyśpij porządnie. Po takim dniu tak jest. To mi na razie niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Na to się czaję, żeby później móc właśnie ulepszać nasze piękne nagrobki. I jeszcze, o tym pisał mi ktoś. Combo prayer, żebym załatwiła sobie... bo to mi da dużo pieniędzy i ekstra właśnie tą wiarę. Myślę, że możemy sobie to odblokować. A tu jeszcze... cardinal. Więcej pieniędzy będę dostawała, no to pięknie. To też nam jest potrzebny stąd kuter drugiego poziomu, ale tu bym zużyła stówkę. To nie. A, pisaliście, żebym używała częściej tego stołu, bo tu o wiele szybciej się przerabia rzeczy. Też prawda, zapominam o tamtych. W sumie, jeżeli ja mogę przerabiać bale na pieńki i na deski, to nie jest mi potrzebne, tak szczerze mówiąc.
Tego na pewno nie będę robiła. No ale na razie zostawię, żeby nie było. Żeby nie było. Teraz tak, co my to zrobiłam. Tu wszystko mamy, to mam, to mam, to mam. To mam, to mam. To jest, to jest, to jest. Ten komputer. Wszystko na razie jest. No i spoko. W dalszym ciągu nie mogę ścinać dużych drzew. Ja tu chcę czerwone punkty, ale w takim tempie to chyba... 33, no to jeszcze trochę. Może dzisiaj sobie pochodzimy. Pościnamy trochę drzew. Walka, a walka. Ciekawa jestem, czy walka daje mi punkty. Czekaj, chodźcie tu. I czy jest tu ktoś do walczenia? Nie? Aha. No spoko. Liczyłam na jakieś nietoperze czy coś, ale... To na pewno będzie mi dawało zielone, nie? Tak. Zero czerwonych, zero czerwonych. No nic. To mi da czerwone. I tak się zastanawiam nad planem, ale chyba trzeba będzie za tą alchemię zabrać. Jak my stoimy w ogóle z surowcami? Tego mamy dużo. Ładnych desek mam niewiele. I kamienia trochę mało. Ładnych deski. A polecimy ładne deski. Przydadzą się. Nie pamiętam, co jest potrzebne na ten most. Będę musiała sobie cofnąć na odcinku. Dobra. To mamy piękny dzień. Myślę, że ksiądz już przylazł. Ja bym poszła, chociaż miałabym pewnie bliżej dołem. Oj, to odbuduję chyba. Ale mi się nie podobają te tutaj. Brzydkie. I coś fajnie było, jakby można było na grobach ten. Ale dobra. Maś. Mój wybawco. Mamy z nim już 30. I tyle. O, nikt nie chce się modlić? Pff. No dobra, i tak muszę iść po moje te... A nie, to chyba zostawiam na zewnątrz. Tu by się mi przydała jakaś skrzynka. O, wiedziałam, to zostawiła. Pod tą czapką to lusterko nosi. Ja cię kręcę normalnie jak ten. Laluś ten ze Smurfów, nie? Wszędzie z lusterkiem. Jest tu. Bo na razie nie mogę tego combo prayera zrobić, bo... To nie było tu, to było chyba tu. Jest. Potrzebny mi aż 7 i do tego jeszcze książka. Nie podoba mi się układ tej piwnicy, bo jak tu jeszcze alchemię wrzucimy, będzie ciężko. Nikt nie chce się modlić? Nie. Kurde, szkoda. Bum. Ale będę musiała chyba codziennie tu zaglądać, bo nie jestem pewna, czy tylko w niedzielę to się będzie... A, i pisaliście mi, że liczba ludzi odpowiada liczbie... no, tych krzyżyków, co mamy w kościele. Nice, nice, dobra. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na 13, chyba, że tam ktoś jeszcze stoi. O, 14, 15? 15, no. Dzięki, dzięki. A mamy 15 krzyków. Racja, racja, moi drodzy. Czy ja mam... W sumie mam dużo tych niebieskich. Na razie chyba nie będę tego wydawać. Jeżeli chodzi tylko na moich kulek. Tu możemy... Ja bym ulepszyła te... O. Zobaczyła, jak to będzie wyglądało. Takie soft. One dają aż plus 3. Wej! Ja nie mam takich rzeczy. Kupi kościół. O, dzięki. Wooden Praying Station i to... Dobra. Zobaczmy. A, to nie tutaj. Jak to tak? Czyżby to na zewnątrz? 36 aż. No dobra. Lepsze to niż nic. Tu może książka. Okej, to już nie. I tu mamy jakieś trzy rodzaje laun. Potrzebny mi jest kamień i ten nawóz. No to idę, szybko. Kamień, kamień, kamień. Tu widzę kamień. Bum.
Dwa. I ten nawozik będzie potrzebny. Właśnie kamień się kończy. Chyba będę musiała się przejść. Jak nie będzie nic ważnego. I te wielkie kamienie poprzynosić. Bo. Chyba, że mogę sobie własne quarry zrobić, ale nie jestem pewna. Na razie tak kamień podbieram. Myślę, że robaki na razie odłóż, bo to mi nie jest potrzebne. To mi będzie potrzebne, nie wiem ile. Wezmę tego trochę. Bo jakbym jeszcze trochę kamienia wzięła, to bym porobiła tam te grządki. A, weź cały. Ja później na farmie. Ciekawe, co to jest. Bo w sumie grządki takie z kwiatów robiliśmy, a to? Może jakieś ozdobki? Tylko czemu są trzy rodzaje? Zaraz się dowiemy. I mamy tak. Coś takiego. Aha. Coś takiego. I coś takiego. Aha, to żeby po prostu zapchać miejsce. Czyli dla przykładu, o. I to mi daje trzy. Bo tu już nie wcisnę żadnego grobu, bo grób zajmuje trzy kratki wszerz. Więc mogę sobie postawić tutaj, o, taką trawę. Ale porobili. Tu mi się nie podoba, bo tutaj chyba nic nie zmieszczę. Bo tu będę miała grób i tu będzie taki pasek cienki. Tu będzie raz, dwa, trzy i raz, dwa. To tu mogę. Ale to chyba uda mi się nawet ten największy, o. Te na cztery. A takie buty. I tu będą właśnie groby piękne. Czy ja wiem, czy to ładnie wygląda, taka trawa? No ale zobacz, jak nam wskoczyło. Ty, a ile my ci mamy w ogóle? 30 aż. 30. E, no to tak, tak szczerze, to my nie jesteśmy daleko. Wziąłem teraz, nazbierała, poza odcinkiem tych punktów, to czerwonych. To by się zaczęło robić. Kamieni bym pozbierała. Nie wiem jeszcze, jak z tą urną ceramiczną, co tam jest potrzebne do niej. Chodź, szybko zobaczymy. Bo ja ją robić mam. Ty, Osio, ty się nie zgubiłeś tam gdzieś? Przynieś jakieś ciało. Bo. A my nie możemy robić. Możemy, ale czego nie? Crafted a cooking table. No dobra. Niechaj będzie. Nie, no to jest... To nie jest cooking table, to jest smiowe, ale... To? Cooking table jest. Aha. No ale potrzebujemy te dzbanki. A ceramic jugi... Jugi. To będzie gdzie indziej. Pewnie tu gdzieś. Nie, tu. A, czyli trzeba to wynaleźć. Je można w furnansu robić. A więcej aszy potrzebujemy. Trzeba więcej ciał. O, to będzie potrzebne. Tutaj jest z miseczek. Przynajmniej wiem, do czego miseczki się przydadzą. Okej. Okay. Czyli narobimy miseczek. 390 jeszcze jest. 1500, dobra. W sumie jakbym rzuciła cały węgiel, to mam 2600. I mam miejsce tutaj. To mogę odłożyć. Dobrze, moi drodzy, to ja idę na drzemkę. Tu chyba nie mam nic ciekawego, co możemy zrobić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Widzimy się w następnym. Bye!